Witam z BoxingNews.pl, jest zawodnik polskiego jiu-jitsu i zawodnik MMA, Maciek Polok. Witam. Witam. Jak oceniasz treningi i obóz z Michael Langi w Kołobrzegu? No ja już jestem drugi raz. Jak zawsze, tak jak na ostatnim obozie, bardzo mi się podoba, no przez to przyjechałem drugi raz. Także, no wicemistrz świata z tego roku, mistrz świata z poprzednich lat, także wszystko jest idealnie. Dla mnie naprawdę dobry sparring partner, bo sparuje, także super. Właśnie, czemu nie pojechałeś na Mistrzostwa Świata w grapplingu w Kanadzie? No było dużo problemów z tym wyjazdem. Zaczęło się od tego, że mieliśmy bilety przez Stany, tam okazało się, że trzeba mieć wizę, potem okazało się, że mam stary paszport i trzeba było mieć wizę kanadyjską, jak zaczęliśmy bukować bilety przez Kanadę. Jak się nie ma tego paszportu biometrycznego, to nie można, no trzeba mieć do Kanady wizę. No i już było za późno, żeby to załatwić, nawet pojechałem do Warszawy, nie udało się, no i tak, takie formalne sprawy. Jak oceniasz właśnie występy kolegów z kadry na tych zawodach? No super, chyba każdy tam coś wygrał. Jerzyk 2 złote, Oskar też złoto, srebro, no super. No myślę, że jakby więcej osób pojechało, byśmy mieli znowu drużynówkę. No ale jak wiadomo, ten grappling już jest wycofywany z fila, już tego nie będzie, także dobrze, że tak się skończyło, no ale no niestety. Jak właśnie oceniasz tą decyzję fila, która właśnie wycofuje grappling już w przyszłym roku? No szkoda, bo dużo u nas Bagi i cała kadra dużo zdrowia w to inwestowała i staraliśmy się wypadać jak najlepiej. No taka jest ich decyzja, my nic nie możemy zrobić. Mamy dużo zawodów, także dla nas nie jest to jakoś, znaczy nie mamy takich zawodów, że jeździmy jak reprezentacja Polski. Mamy jakieś brazylijskie jiu-jitsu i każdy jeździ wtedy bardziej jako klub. Takiej tutaj raczej się druga taka szansa nie pojawi, takich międzynarodowych występów. No i szkoda, ale no, ich decyzja, no możemy dalej startować gdzie indziej, no nie ma innego wyjścia. Kiedy będziemy mieli szansę zobaczyć Ciebie w formule MMA? Nie mam pojęcia. Teraz trochę więcej czasu muszę poświęcić. Miałem remont dosyć długotrwały, teraz zmieniamy salę w Chorzowie, tam będziemy mieć nową salę, też to pewnie trzeba będzie trochę czasu i środków zainwestować i tak na swoje przygotowania mi brakuje czasu, chociaż nie wykluczam, kiedyś brałem tak walki z dnia na dzień, może jak się coś tam pojawi, to się zdecyduje walczyć, ale na razie nic nie jest zaplanowane, nic nie jest pewne, także... Gdybyś właśnie zdecydował się walczyć, czy byłaby to kategoria do 70 kilo, czy może niżej? Waży 70, to myślę, że 6,6. Nie mam pojęcia, bo nie walczyłem nigdy w 6,6. Znaczy spokojnie myślę, że bym zrobił 6,6 wagę. Nie wiem, czy mogło mi brakować szybkości w tej wadze. Nie wiem, bo nie jest tak, że pójście niżej okazuje się nie okazuje się dobrym pomysłem, bo może przewaga siły by była na pewno nad tymi zawodnikami, ale może inne atuty, właśnie szybkość mogłyby tam mi przeszkadzać. Nie wiem, no myślę, że bym w tej 6,6 chciał walczyć, no bo 70 to jest na za mały, ważę teraz 70-71, jak bym ważył 7,6, 7,5, to spokojnie 70, ale jakoś nie umiem przez tyle lat zrobić tej wagi, nie wiem czy mi się uda. Jak oceniasz ogólnie poziom zawodników brazylijskiego jiu-jitsu i grapplingu? W Polsce, dokładnie. No myślę, każdy to mówi, że Polacy są, nie są to opinie Polaków, tylko osób i Brazylijczyków i innych nacji z Europy, że jesteśmy tu najlepsi, jedni z lepszych, oprócz tam Szwedów i Finów, czy tam, no chyba tak, i Polacy są na równo z nimi, albo nawet przed nimi, no nie wiem, nie będę tutaj, nie ma co się licytować, ale naprawdę mamy, w Polsce się tak, jak patrzę na ten cały okres, gdzie zaczynałem, może nie od samego początku, ale od tego 2000, nie wiem, trzeciego roku, to progres niesamowity. Przez te 10 lat naprawdę ten poziom, ta ilość tych pasów i organizacja zawodów, całych organizacji, klubów, nie wiem, sprowadzanych Brazylijczyków, naprawdę
poszło to bardzo do przodu. No, nie, w życiu bym się nie spodziewał, że to tak będzie wyglądać, jakbym patrzył wstecz te 10 lat temu. Dobrze, z mojej strony to wszystko. Jeśli chcesz komuś podziękować, kogoś pozdrowić, to jest chwila dla Ciebie. Dziękuję bardzo za wywiad. Pozdrowić bym chciał całą rodzinę, nie będę tam wymieniał. Rodzinę, wszystkie osoby z klubu i firmę Manto za sponsoring. Bardzo dziękuję. Dzięki uprzejmie.